I'm on top, really I'm on top. Co? No znowu suwał. No to idziemy, no co? I witam serdecznie. Jesteśmy w Suwałkach, jak zawsze, jak zwykle. Witam o poranku. Miało być wczoraj jeszcze filmiki, przynajmniej dwa, ale nie pykło. Bo nie pykło. Piłem. Nie. Nieważne. Miałem inne sprawy na głowie. Ale dzisiaj, kurde, poza tym nie było za bardzo o czym mówić, a mówić na siłę, czy to jest sens? Natomiast dzisiaj mam bardzo dużo do powiedzenia. Już jest po świętach, święta się skończyły, więc mogę z czystym sumieniem zacząć robić podliczenie Sławomirze, tak jak ci obiecałem. Przyjrzałem się ostatnim filmom kanału Mleczny Człowiek. Dlaczego się przyjrzałem? No bo Krzysiek na jednym z filmów powiedział, że dostał za miesiąc 500 zł wynagrodzenia. Nie, no nie wiem, słuchajcie, widzowie, drodzy widzowie, albo jestem durny, albo coś tu nie gra, albo ja kompletnie nie umiem liczyć, ale moim zdaniem 500 zł to coś tu nie halo. To skoro filmy na Mlecznym Człowieku zarabiają 1500 zł miesięcznie, no bo pamiętajcie, 30% każdy z nich dostaje. No to słuchajcie, no to kurwa, po chuj ja mam nagrywać z Kononem, jak ja dwa razy tyle zarabiam? Z Kononem nie opłaca się nagrywać. Ja nie wiem, po co to w ogóle nagrywać z Kononem, to lepiej samemu. Ja sam jestem w stanie zarobić więcej na filmach niż Konon i kanał Mleczny Człowiek. Uwierzycie w to? Bo ja nie. Ja w to nie uwierzę nigdy w życiu, bo nagrywałem z Kononem, to wiem, ile można zarabiać z Kononem w szczytowych formach. I nie jest to prawda, że 10 tysięcy. Nigdy mi się nie udało zrobić 10 tysięcy, nigdy. To trzeba mieć wtedy około chyba 2 tysięcy w dolarach. I nigdy mi aż tyle nie pykło. Ale możecie wierzyć, bądź też nie, no to już jest wasza sprawa. W każdym razie nigdy na filmikach nie zarobiłem 10 tysięcy. Nie wiem, czy mnie będzie słychać jebany wiatr. Tak jak i wszędzie, pogoda też jest piękna. Jak spojrzałem prognozę na 3 ostatnie dni, na najbliższe, przepraszam. Deszcz, 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 deszcz. Także sorry za wiatr i za deszcz, ale nie mam na to wpływu. Więc wracając do tego, jeżeli ktoś wierzy naprawdę w to, że kanał Mleczny Człowiek zarobił 1500 zł przed świętami, no to chyba ktoś, kto kurwa głupa pali kurwa z nas wszystkich, z nas widzów, bo jestem widzem i mam prawo to komentować, bo mam swój kanał. Nie jestem osobą nagrywającą i podejrzewam, że po prostu tutaj rola świąt zagrała swoje i po prostu coś dla Krzyśka nie przydadzą się pieniądze na święta, więc 500 zł powinno wystarczyć. Stąd ten apel Krzysztofa, jakoby mój powrót by był związany z pomocą finansową dla Krzyśka. Nawet już nie rąbanie drzewka, ale pomoc finansowa. Tak to Krzysiek powiedział, no. No ale dalej idąc tym tropem, spojrzałem też na jakie filmy są na kanale Mleczny Człowiek. I otóż słuchajcie, od dnia 16 grudnia, czyli prawie połowa miesiąca, pół miesiąca, krzyśkowych filmów, produkcji krzyśkowej, gdzie sam nagrywa, sam się wypowiada i sam odpala kamerę, filmów jest 22. Filmów, które nagrał Jacek, jest 9. I teraz kolejne pytanie się nasuwa. Skoro Konon ma swoich własnych produkcji, 22 filmy, a Jacek z Rudym mają tylko 9, czy Krzyśkowi na pewno się należy 30%? Czy znowu coś się kurwa nie zgadza? Czy ja zapytam się tak. Sławek, czy ty to widzisz, że coś tu nie halo jest, że coś tu nie pyka?
Bo moim zdaniem jest to śnichalo. Ja nadal ci mówię, że ja na twoim miejscu, jak gdybym nagrywał, ja bym założył mu kanał i wrzucał mu te filmy, jego własne filmy na jego kanał. Tak bym zrobił. Tak chciałeś, żeby tak było i ja tak zrobiłem, tylko wtedy Krzysiek nie nagrywał, bo mu nie chciał. Bo mu się nie chciało. Natomiast jak widać teraz chce, operuje tą kamerą, więc trzeba moim zdaniem dać mu szansę i otworzyć mu kanał. Kanał jakiś tam Konon Mistrz, Kononowicz, jakiś tam nazw można wymyślić tysiące. Na 100% monetyzacji bardzo szybko by Konon zdobył. Myślę, że w przeciągu tygodnia albo i szybciej. I by sobie zarabiał sam na własnych filmach. Czemu tego nie zrobicie? Nie mam pojęcia, czemu tego nie zrobicie. Przecież to jest bardzo łatwo założyć kanał. Nawet zdalnie możesz mu założyć, jak już tak bym na upartego. A raczej masz dostęp do komputera Konona. Mi się tak wydaje. Chociaż mogę się mylić. Więc, no tak to widzę, słuchajcie. Czy Sławek się do tego odniesie? Wątpię. No bo tak samo z tą monetyzacją można bardzo łatwo pokazać. Wystarczy odpalić AdSense, pokazać widzom ostatnia wypłata i z tego, i z następnego miesiąca i mieć czyste sumienie. No ale czy to Sławek zrobi? Czy nie podstawi AdSense'a jakiegoś innego konta? Nie wiadomo. Trudno powiedzieć, wiecie. No, w każdym razie tak to widzę i to nie jest ani tobie plucie Jacek, ani Sławek w twarz, tylko po prostu są fakty. Fakty, bo ja w tym siedzę i ja się na tym znam. I ja wiem co i jak. I mówię, możecie walić fuja z widzami. No ale ja kurwa się nie dam nabrać, nie dam się nabrać na 500 zł, 500 plus dosłownie. Bo to jest niemożliwe, żeby kanał z Kononem przy takich wyświetleniach zarobił 1500 zł miesięcznie. To jest kurwa nierealne po prostu. To jest nierealne. To jest... Nie ma szans nawet takich. Więc tutaj nikogo w błąd nie wprowadzicie, a ja chętnie naprostuję dla widzów, którzy się nie znają. To myślę, że tyle co do Sławka. Czy Sławek wyjaśni w końcu nam, dlaczego nie chce założyć kanału dla Krzyśka i dlaczego wrzuca krzyśkowe produkcje na kanał, gdzie dzielą się we trzech, czyli w tym przypadku, gdzie Konon sam robi całą brudną robotę, dzielą pieniądze Konona na trzech, nie wiem, może się odniesie, może nie, to już jego sumienie. No i jeszcze jedna kwestia, znowu jakiś wspaniały redaktor pewnie zaraz powie i napisze artykuł, że chodzę bez maski, ale tu nie ma ludzi, gwarantuję wam, nie mam kogo zarazić, jestem w oddzielnym miejscu, nie mam komu napluć w twarz bakteriami, bądź też kogoś pochłonąć, więc myślę, że przy nagraniu, żeby mnie było wyraźniej i dobrze słuchać, nie będzie tutaj problemu. I nie wiem, czy słyszeliście, kolejny redaktor, czy bądź też ten sam, bo nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem, natomiast przeczytałem artykuł, pojawił się artykuł, tym razem o Pato. Pato został tam przedstawiony, no nie wiem, powiem wam kurde, jak przeczytałem, no to jak seryjny jakiś zabójca, nożownik, nie nożownik, ja nie wiem jak to nazwać. Choć sytuacja dotyczy oczywiście spotkania Pato z Majorem, gdzie Pato rozciął reklamówkę z rozpuszczalnikiem w celu takim, żeby Major tego rozpuszczalnika nie wąchał. Natomiast sytuacja cała przedstawiona została no tak jakby kurwa, co najmniej Pato chciał kurwa żyły popodcinać dla Majora. Więc teraz po raz kolejny zadaję sobie pytanie, czy wy zadajecie to nie wiem, ale ja zadaję sobie pytanie po raz kolejny, czy kurwa wierzyć prasie, czy i takim portalikom, kurde, które się zajmują pisaniem jakichś afer i właściwie afer, które same naciągają, nie? Bo to nie jest tak, że gdyby Pato chciał cośkolwiek zrobić dla Majora, czy ktokolwiek inny, to nie sądzę, żeby chciał to nagrać i puścić w eter, nie? No więc osoba, która pisała ten artykuł, czym się kierowała? Oczywiście, że fejmem, a niczym więcej. czy tam jest zawarta prawda? Nie sądzę, bo tam żadnej prawdy nie było. Oprócz tego, że no Pato użył noża do rozcięcia reklamówki z Nitro, o czym w ogóle nie było wspomniane, więc naprawdę zastanówmy się kurwa nad tym, czy warto czytać takie portaliki kurwa gazetowe, bo naprawdę to samo, podobnie było, toczyło się, to podobnie było z opisaniem moich sytuacji z Kononem i tak dalej i wiecie, i naprawdę, no moim zdaniem jest to po prostu totalnie śmieszne. Ale tytuł przyciąga. A czemu tytuł przyciąga? Żeby był fame. Jak nie da się być sławnym tak, to trzeba opisać to tak,
że może się uda wybić w tej swojej gazecie i być jednym z najlepszych redaktorów gazety, ponieważ artykuł zdobył 2 miliony wyświetleń. Fajnie to. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. I powinny być teraz pozdrowienia. A nie wziąłem zeszytu, bo jest mokro, też pada i by był zmuch, że przeniesiemy się do domu i takie pozdrowienia wam nagram. A teraz spójrzmy w niebo.